Jesteśmy po dystansie ćwierć Ironmana z najlepszymi tego dnia Anią Maliszewską i Konradem. Wielkie gratulacje dla Was. Dwójka zawodników, którzy pojawiają się na scenie triatlonowej od niedawna. Zaczniemy może, Ania, od Ciebie. Opowiedz nam, gratulacje naturalnie. Dziękuję. Opowiedz nam, z kim jesteś związana generalnie. Reprezentuję taką akcję społeczną Policzmy się.pl, a nadzorem trenerskim zajmuje się FTI. Taka firma. Okej, okay, jak dzisiaj ten wyścig tutaj w Osiecznej? No, miało być zabawowo i treningowo, wyszło trochę inaczej. No, bardzo jestem zadowolona. Powiedz, w triatlonie jesteś już od jakiegoś czasu, czy zaczynasz? W zasadzie ten sezon jest pierwszym sezonem takim poważnym, triatlonowym. Gdzie jeszcze w tym roku startowałaś? W Sierakowie i Ślesinie. Jak tam się udały wyścigi? Tam miałam pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej, w obydwu wyścigach. Czy ty generalnie pochodzisz z jakiegoś wcześniejszego sportu? Coś robiłaś wcześniej przed triatlonem? Biegałam. Tak mniej więcej od 5-6 lat biegam i w biegu trochę się znam mniej, moje mężowi znudziło i razem trenuję. Mamy teraz triatlon. I chyba mąż był dzisiaj za tobą na mecie, z tego, co mi się wydawało. Tak, był za mną. Okej, dziękujemy. Ania, w takim razie myślę, że jeszcze się nieraz zobaczymy na zawodach. Przychodzimy do ciebie, Konrad. Gratulacje dzisiejszego wyścigu. Dzięki. Ty jesteś zawodnikiem, który na scenie triatlonowej pojawił się raczej w tym roku. No, pierwszy sezon, dokładnie. W Pniewach triumfowałeś. No tak. Podobnie jak tutaj, nie? Podobnie jak tutaj i tak samo w Szczecinie też startowałeś, tam się nie udało zwyciężyć, ale start też był dobry. No tak, szóste miejsce i dobry czas, myślę. Opowiedz nam o klubie, z którego jesteś. Powstania Poznań, to jest właściwie tam też pierwszy sezon w ogóle. Jest ten klub, sekcja triatlonowa się ułożyła teraz i no. Ale wy sobie działacie. No, jeszcze się formujemy, można tak powiedzieć, no. Rozwijamy się powoli. Ty z kolei, no nie ma co ukrywać, jesteś z takiego backgroundu pływackiego. No dokładnie, no pływam 7 lat, więc co? Przewaga z wody nie bierze się znikąd. Nie? To powiedz w takim razie, w tym pływaniu jak ci szło generalnie, jakie masz życiówki na przykład na 400 metrów? Krawle? No tak. Życiówka? 4,25 chyba, o ile pamiętam. Ale to nie były jakieś super wyniki, nie? Znaczy, na tle ogólnie pływackim. W triatlonie wystarczające, żeby wyrobić sobie 4-minutową przewagę dzisiaj na ćwiartce. Dokładnie. Gdzie jeszcze, Konrad, w tym roku planujesz? Mistrzostwa Polski sztafet w Sławie. Jedziemy z ekipą i... No i Poznań, nie? Polska. Super, dobra. Gratulacje w takim razie dla obojga z Was i dziękuję za rozmowę. Dzięki. Okej. Okay.